Kochani, witam was w pierwszym świątecznym odcinku na moim kanale w ogóle ever i przyznam, że od kiedy gdzieś tam zaczęłam śledzić youtuberów, youtuberki, gdzieś widziałam jakieś vlogmasy, to zawsze marzyło mi się zrobienie po prostu takiego świątecznego odcinka. No i to będzie odcinek z przyzdobiania mojego mieszkania, więc chcę wyhaczyć jak najwięcej fajnych rzeczy po prostu do mieszkania. To będzie taki luźniejszy, spokojniejszy odcinek. No i to jest dla mnie taki wzruszający moment, bo to było moje marzenie, żeby urządzić gdzieś tam świąteczny klimat w moim własnym mieszkaniu. W tym roku pierwszy raz to zrobię, no bo niestety rok temu nie mieliśmy zupełnie czasu na ozdobienie mieszkania, a w tym roku mogę sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a teraz lecimy, chyba zaczniemy sobie od bombek na choinkę, bo będę chciała mieć taką małą choinkę. W ogóle nie wiem, jak to się robi, ale chyba jeden kolor się wybiera przewodni na święta. To są moje pierwsze święta, takie, że sama urządzam, przepraszam, nie wiem jeszcze, jak to się robi. Patrzcie, jakie śliczne. Ogólnie moja wymarzona choinka chyba miałaby kolor czarny i miała srebrno-białe dodatki, ale kto chce taką choinkę w ogóle? Nikt nie chce takiej choinki, więc będzie miała czerwone dodatki. Chyba zrobimy taką klasykę. Ja nawet jeszcze nie mam choinki, a już wybieram bombki. Rok temu taką od Wiki dostałam. Będę błagać, ale chciałam mieć swoją choinkę. Taka klasyczna czerwień i zielony będzie super. Ojejku, patrz, to są jeszcze takie małe bombeczki słodkie. Może Bartek, jak to zobaczy, to powie tak, zwariowałaś. Ej, zakochałam się chyba w świętach. Ej, dobrze, że Tiger nie był taki popularny, jak byłam mała, bo rodzice by mnie nigdy nie wyprowadzili stąd. I różowa sarenka, nie dam rady. Falala. Słuchajcie, to jest cięższe zadanie niż myśleliście kiedykolwiek, ale na pewno potrzebuję tych skarpetek. Znaczy, oczywiście, że ich nie potrzebuję, ale o to chodzi. Tak jak wspomniałam, moim małym marzeniem było ozdobienie domu na święta, a skoro już gadamy o marzeniach, to mam dla was rozkminę. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie dostajecie 100 tysięcy złotych. Co z tym robicie? Wiadomo, że do sprawy można podejść racjonalnie, czyli jakieś inwestycje, czy na przykład rozwój siebie, na przykład kupienie sprzętu do nagrywania, laptopa do montowania i ogólnie takiego sprzętu, żeby rozwinąć swoją pasję. W moim przypadku tak by to wyglądało. Albo na przykład jakbym weszła w rolę Kostka, to prawdopodobnie kupiłabym 25 tysięcy tabliczek czekolady i roztopiła wszystko w basenie. Zarąbiste, co? No nieważne, 100 tysięcy złotych można wykorzystać naprawdę na milion różnych sposobów, ale skąd wziąć te 100 tysięcy złotych? Otóż Letty Shops organizuje loterię, w której główną nagrodą jest właśnie 100 tysięcy złotych. A jak wziąć w niej udział? Już wszystko tłumaczę. Żeby wziąć udział w tej loterii, nie trzeba robić jakichś nierealnych rzeczy. Wystarczy tak naprawdę robić to, co zawsze, czyli zakupy z użyciem Letty Shops. Nie dość, że robimy zakupy z cashbackiem, to jeszcze zyskujemy losy właśnie do wzięcia udziału w loterii. To wszystko jest banalnie proste, ponieważ robisz zakupy, przy okazji odzyskujesz nawet do 30% wydanych pieniędzy dzięki gorącemu cashbackowi od Letty Shops. Dobywasz losy i bierz udział w losowaniu, gdzie nagroda główna to 100 tysięcy złotych. Jak wziąć udział w loterii, kochani? Pierwszy krok, czyli oczywiście zarejestrować się na Letty Shops, jeżeli jeszcze nie macie tam konta. Zachęcam do skorzystania z mojego linku. Znajdziecie go oczywiście w opisie. Na swoim koncie wejdź w zakładkę Loteria, następnie zaakceptuj wszystkie warunki, no i kliknij przycisk Biorę udział w loterii. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, od tej chwili jesteś uczestnikiem loterii. Zgłoszenie się do loterii masz czas od 20 listopada do 22 grudnia do godziny 18. Następnie, tak jak już wspominałam, robisz zakupy i zdobywasz losy. W loterii premiowane są zakupy dokonane w wybranych sklepach partnerskich, które są prezentowane na stronie loterii. Są to takie sklepy jak Allegro, Sinsay, Modivo, jest ich naprawdę bardzo dużo. Wiecie, zbliżają się święta, więc i tak te zakupy trzeba zrobić, więc fajnie przy okazji mieć cashback, no i okazję do wygrania 100 tysięcy złotych. Losowanie nagród odbędzie się 22 lutego, więc bądźcie czujni. Dobra, też chcę wziąć udział w loterii, zobaczmy sobie Allegro z dodatkowo zwiększonym cashbackiem w tym momencie. Oznacza to, że standardowa stawka cashbacku jest zwiększona trzykrotnie, czyli jak zazwyczaj mogłam odzyskać 10 zł, to teraz odzyskuję 30 zł. No i proszę bardzo, cashback o wysokości 4,35%. Można robić zakupy. Dobra, na Allegro wiadomo, możemy znaleźć wszystko, na przykład wyszukam sobie jakąś taką lampę do nagrywania. Fajnie, tutaj na przykład jest taki cały zestaw do nagrywek, czy na przykład jakiś live na TikToku. Przypominam, że promocja jest ograniczona, więc radzę się pospieszyć. Podsumowując, miłych zakupów i powodzenia w loterii. Ogólnie mam jeszcze jeden pomysł, który się nie spodoba zupełnie świeżemu, bo kupię nam matching świąteczne piżamki. On ostatnio tak ja mówię. Ej, a co ty na to, żeby kupić sobie świąteczne matching piżamki? On przecież ja śpię w gaciach. Typowy kurde chłop i bądź tu romantyczna. Ej, to jest zarąbiste. Do garnituru? Ekstra. Bo tu są jeszcze świąteczne rzeczy. Boże, zwariowałam. Nie, nic nie potrzebuję. Nie potrzebuję tego pięknego portfelika Jelonka. Nie potrzebujecie, okej? Okay? Nara. Nie wyjdę z tego sklepu, Fifi. Jakby nie wiem, o co z tym chodzi, ale we wszystkich amerykańskich filmach są takie laski. Ej, a co gdyby tak nie lepić tych pierników i kupić gotowe? Zresztą możesz powiedzieć, że... Że sama je zrobiłam? Nie, nie oszukujemy na tym kanale. Będę robiła sama pierniki. O nie.
Dobra, powstrzymam się, naprawdę się powstrzymam, ale nie powstrzyma mnie ten Mikołaj. Jeden dla mnie, jeden dla Bartka. Jestem największą jakby przeciwniczką kupowania kubków, ale jak kubek ma kształt inny niż taki prosty, to ja przepadam. Więc trudno, pomieszkania będzie idealna. Ona zupełnie nie jest świąteczna, ale ja jej potrzebuję, tej świnki. Ja się tak śmieję, serio, jakby nie śmieję się ze mnie, dobra, biorę ją. Przepraszam, bo ja będę chciała tą świnkę. Nie mów Bartkowi o tej świni. Nie, no zwariuję. Dobra, odwiedźmy też homle, bo wydaje mi się, że tutaj będą takie najładniejsze dodatki, tutaj się najbardziej obkupię. Dobra, zapach w domu, wydaje mi się, jest mega ważny na święta i patrz, czy ty nie czujesz tutaj od razu takiego vibe'u świąt? Mhm. Czuć takie trochę korzenne przyprawy. Ej, to jest idealny zapach na święta, biorę, zarąbisty. Dobra, prawie nic się nie stało. Nie dość, że można sobie pięknie przystawić dom, to jeszcze oczywiście kupić masę prezentów w Homli. Na dodatek jeszcze teraz jest -30% na świąteczne rzeczy. Fajna okazja. Ej, to jest najsłodszy nóż do masła, jaki w życiu widziałam, stary. Też fajną alternatywą na prezent, jeżeli nie wiecie, co komuś kupić. Jest oczywiście karta podarunkowa w Homli, jest dużo takich fajnych, jeszcze ładnie zapakowanych. Myślę, że to jest bardzo elegancki prezent. Każdy kolejny sklep to wywołuje u mnie jakby jeszcze większe to, że zwariowałam. Po prostu zwariowałam. Ja sobie tylko poszewka na poduszkę, ale widzę tyle pięknych pompek i tyle pięknych ozdób. Ej, nie wiedziałam, że tak lubię święta, szczerze mówiąc. Nigdy nie czułam świąt, dopiero od kiedy jestem w Gen Z i tak przygotowujemy właśnie tą choinkę, czy to bawimy się w jakąś wigilię i w ogóle, to rzeczywiście ten czas jest dla mnie taki jeszcze bardziej ciepły, jeszcze bardziej wzruszający, a tak to zawsze kojarzy mi się dosyć przykro. Te emocje sprawiły, że jeszcze bardziej chcę urządzić swój dom tak właśnie mega cozy. Ojej, ona ma renifera przecież. Biorę taką zieloną, piękną i taką puszystą. I wszystkie te moje kolorowe poduszki, które mam teraz, po prostu przyodzieję w świąteczne. Jak mnie boli to, że to kupuję. Takie piękne to jest. Oczywiście, że mam mail. O, kawusia? Nie piję kawy. Biorę. Powiesz to po prostu na klamki od okien. Czy to kosztuje 50 zł? Tak. Czy jest to warte swojej ceny? Tak. Jakie piękne, patrz. Słodkie. Bieżnik. To coś do auta? To jest taki na środek stołu. Taki, że to jest długie, a cienkie. Takie, że tam się wystawiasz sobie, wiesz, smakołyki. A może to Hani jeszcze na drzwi nakleisz przed wejściem? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A czekaj, a taki talerzyk? Nie, muszę być emocjonalna. Pobiłam talerz. Pobiłam. Tak to się robi. W ogóle Homla według mnie ma najładniejsze jak na razie dodatki, jakie widziałam. Takie, wiecie, one są klasyczne i dużo rodzajów kolorystycznych jest też do wyboru, więc jeżeli chcecie na przykład różowe święta, no to macie różowe dodatki. Jeżeli chcecie klasyczne, czerwone, zielone, no to macie ich wiadomo najwięcej. Można też sobie takie niebieskie zrobić, więc też zarąbiście. Ej, przepiękne są te talerze. Taki niebieski Mikołaj. Mega słodko. Myślę, że w przyszłości chciałabym mieć właśnie takie niebieskie święta, są przepiękne. A tymczasem moje zakupy wszystkie są tu i jeszcze tam, więc nie wiem, jak my się zabierzemy z tym do domu. My musimy uciekać, bo to jest, już wiesz, oszalało. No. Wiecie, czego ja jeszcze potrzebuję? Oczywiście, że świątecznych piżamek ze świeżym, matchingowych. I mam gdzieś to, że on jej nie będzie nosić. Jakby, ja po prostu powiem mu tak, kochasz mnie, to masz ją włożyć. Wiecie, jak wygląda świeży, mówiąc, że nie chce matching piżamek ze mną? O tak wygląda świeży. To jest świeży, po prostu niszczący mój świąteczny vibe. Nie, jakby serio. Od tego zależy nasz związek świeży, okej? Okay? I see you. Ja będę najładniejsza, matching do tego. Obsram port, jak zobaczę nas w lusterku w tych piżamach. Będzie spełnienie moich świątecznych marzeń. Jolo, po prostu idę. Bang, bang, świąteczne piżamy. Fajnie. Nie kupiłam gwiazdy. Dobra, ja ogólnie tak, potrzebuję choinka, lampeczki, gwiazda. Damy radę. Dobra, roślinki. Ogólnie przechodzimy przez niebezpieczne terytorium, dlatego próbuję nie patrzeć. O, srebrna. Myślę, że będzie mega ładna. Dlatego jest, ja pierdzielę, patrz to. Jeszcze ruszę ręką. Nie. Ej, wszystkie na mnie patrzą bez kitu. Ludzie oszaleli. Jakby kto kiedyś pomyślał, że ej, zróbmy takie krasnale, które stoją i takie dziadki do orzechów i niech to ludzie sobie stawiają. No, elegancja, Francja. Mam lampeczki na okna. O, to stary zawsze takie coś brał do choinki, żeby w noc się wyłączała. Mhm. Kurde, zarąbiście, dobra. Mama, ja zmieniam. Nie. Wow. Ej, jakie piękne. Zarąbiste jest ten Mikołaj, ale w ogóle taka w dotyku jest głowa świeżego, jak się ogoli. Bo one tak szybciutko odrastają. Może nie, nie mogę tu wejść, ale tu zaczyna się różowy dział. Boże! Werka na 100% robi w tym roku takie baby pink święta i w takim kolorze będzie choinka, jakby mogę się założyć. Moim patentem właśnie na lampeczki w tym roku będą po prostu takie haczyki. Zobaczymy, czy to będzie działać. Na dodatek są przezroczyste, więc nie będą się rzucać w oczy. Jakby to wygląda jak kopalnia złota. Mam ochotę tutaj wsadzić jakby tak rękę, ale wiem, że będzie bolało. Oła, kurde,
to pasokieć mam. Ale to było mega fajne, dobra. Nie jest taka krzywa? Ale krzywa to też nie jest źle. Jaka ciężka. Jest troszkę krzywa, ale właśnie to jest w niej najpiękniejsze. Pierwsza kontuzja. No jakiś skurcz uda. W ogóle okazało się, że ta choinka jest mega ciężka. I tak się zastanawialiśmy, dlaczego ona jest zabetonowana, czy o co chodzi. Okazało się po prostu, że ta ziemia jest nasiągnięta wodą i dlatego jest taka ciężka. Dobra, kochani, 5 toreb zakupu. Po prostu Homla mnie bardzo uszczęśliwiła dzisiaj. Czas na haul zakupowy, kochani. Największy mój zakup, czyli świnka, która jest zupełnie niepowiązana ze świętami. Mega slay. I patrz, rzucasz normalnie sobie tutaj monety, bo to jest świnka skarbonka przecież. Mam świąteczne skarpety numer 1, bo dzisiaj kupiłam 3 sztuki. Mam te lizaki, tak. Mam bombeczki, numer uno kubeczek, drugi kubeczek, mam pierwszą bombkę, to jest talerz na ciasteczka, które dzisiaj zrobimy. O Jezu, to są mini bombeczki, patrz! Przecież mi się nie chce tego nawlekać. Kolejne bombki. Dobra, pierwsza torba rozpakowana. To jest super, bo to tworzy klimat na stole. Lampeczki do choinki. Ja, która nienawidzi kubków, kupiła kubki. Ale to nie koniec, bo kupiłam jeszcze dwa kolejne. Bo jest niebieski z białym uchem i biały z niebieskim uchem. No czy to nie jest przewspaniałe? Kolejne bombki. Poszewka numer uno. Poszewka numer dwa. Musiałam sobie przypomnieć, po co to kupiłam. O, dla Bartka pad do pierniczków. Patrzcie, no jest przewspaniałe. Ogólnie to rozbiłam talerz w Homli i on mi drugi raz wypadł w ogóle. Jeszcze, bo to rozerwała mi się torba i wypadł mi drugi raz, więc jest już totalnie potłuczony. Ten outfit zamienia się w świąteczny outfit. O, slay. Slay? O, kolejna torba odróżniona. Jeszcze ile? Dwie! Te lampki idą na te nasze piękne, wielkie okna. I zachowamy tradycję, żeby tylko jedna strona choinki była ubrana. Będzie ciężko, ale ja to zrobię. O kurde! Prosto? Ale słuchaj, tak jak ze stolikami się robi, normalnie podkładam papier, jest pięknie. Ej, patrz, dobra, z tej perspektywy jest mega prosta. Jest tylko trochę krzywa. Ej, jest mega słodka! To jest moja pierwsza choinka własna. Jest mega łatwe, święta są mega łatwe. Nie jest źle, tak z daleka patrzę. Nie no, one nie stoją tak, jakbym chciała. Dobra, stoi. Piękny! Jezu, perfekcyjny, dobra. Teraz wezmę te śmieszne takie. Jezu, wyglądaj ładnie, bombko, no proszę cię. Ej, dobra! Podstawowe. Boże, jaka krzywa. Dobra, ej, ogólnie jest przesycona totalnie, ale to tak jak ja. I ponieważ nie może polecieć Last Christmas, bo prawa autorskie, to ja sama zaśpiewam. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Dobra, ciarki żenady, przepraszam. Dobra, kochani, czas na przyzdobienie stołu i właśnie w tym celu kupiłam takie podkładki. Myślę, że one fajnie tutaj zrobią tak naprawdę robotę, bo tutaj w to idzie świeczka. Jak się podpali, to już cała chałupa. Trudno. Dobra, ja widzę jakby tą wizję. To jest wizja. O Boże, jakie piękne światło. Właśnie o takie mi chodziło, Jezus. Zaczynamy robienie pierniczków. I tutaj mam tak, 100 gram miękkiego masła. Pierwszy problem, moje masło nie jest miękkie, ale mam na to plan. Bo ono nie może być rozpuszczone, musi być miękkie. A, dlaczego robię pierniczki? No jak to dlaczego? Dlatego, bo są święta. Zaczynam teraz najbardziej mozolną część, czyli wyrabianie ciasta. Haha, gotowe. Słuchajcie, tak wygląda ciasto do pierników. Z tego będą pyszne ciasteczka. Teraz 15 minut do zamrażalnika. Zamrażalnika? Zimna lodówka, ta zimniejsza. Ciacho z zamrażalnika wyjęte. Teraz pora je rozwałkować. Dobra, pierwsza tura moich podwładnych. Leci do piekarnika. No i 10 minut. Wyjmujemy. O kurde, o kurde, o kurde. I wyglądają jak jakiś kult. W domu pachnie tym korzennym zapachem pierników, a jeszcze tą świeczką. Zaraz jeszcze w sumie zaparzę herbatę, jak już jestem taka świąteczna i fajnie było. Fajnie, tak w sumie jestem wzruszona, bo to takie moje pierwsze. Ale jak świeżo nie nałoży piżamki, to się naprawdę porządnie zdenerwuje. Kochani, próba pierniczka. Ulepiłam sobie taką kulkę dziwną, żeby nie jeść, wiadomo, bo to dla gości, to jem tą brzydką. I są pyszne. Zrobię świąteczną herbatę. Nie wiem, co tu jest, ale wsypię tego naprawdę dużo. Najlepsza herbatka jest oczywiście z miodem. Ja jeszcze sobie w ogóle wzięłam miód malinowy. Może a wieczorem zrobię sobie kakao. Podoba mi się, jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. Santa Claus, do you know you've been
in my heart a waterfall. In love this Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me a... Ogólnie wyłagałam się. Bo jest tak ładnie i tak, no, tak jak chciałam, żeby było. I czuję, że z rokiem na rok coraz bardziej lubię święta, bo miałam taki okres, że bardzo źle mi się kojarzyły, a teraz w końcu czuję taką właśnie miłość i ciepło. Idzie stary. I albo mu się podoba, albo wychodzi. Dobra. Cześć! Cześć. Jak pachnie ładnie. Tak? No. Super. Cześć. Cześć. I ogólnie nie mogłem się zdecydować, wziąłem 3. Bo była promocja na 3, prawda? Tak. Pięknie pachnie, świątecznie. Dobra, ogólnie? No. Powiem tak. No. To był naprawdę bardzo długi dzień. Twojej reakcji będzie zależne po prostu wszystko. Okej, okay. Czyli niezależnie, czy będzie super, czy nie, mam powiedzieć, że jest tak. Super. Wow! O Boże, jak pięknie! Ej, mega smutku! I choinka nawet jest! Wow, ej, mega słodko! Dobra robota, kochanie! No właśnie stwierdziłam, że czas trochę docenić czas świąteczny i te takie przebywanie w domu i cieszenie się po prostu tym, że jest zimno i nie trzeba wychodzić. Ej, dobra! Ogólnie od wielu lat mam coś takiego, że w ogóle nie czuję klimatu świąt. Ja też! Właśnie o to chodzi, stary! Jak zdobyłam salon, to ja się popłakałam. Czekasz to? Serio? Bo było jakby w końcu czułam no, to. No, jest bardzo ładnie. Całkiem niezła. Dobra robota. Dziękuję. Bardzo dobre, tak perfekcyjne. Ale jaki fajny tutaj ten! Bombeczki! Piu, 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 piu. Tak, to jest dla ciebie bombka. Jest a to jeszcze... czerwone, to tak, jabłka. Mega urocze. Rak. Tak, oczywiście, że o tym pomyślałam. Patrz, dinozaur! Ej, nie widziałem dinozauru. Bardzo jest triceratops. Wow! Tak jeszcze... Dobra, to jest najfajniejsza choinka, jaką w życiu widziałem. Dobra robota, Hanusia. Wspaniale. Bo jeszcze jaką dobrą herbatkę zrobiłam. Nie gadaj! Nie gadaj! Nie wyczaiłaś tego? Nie! Big brain w końcu. Cheers. It's beginning to look a lot like Christmas. Nowa ozdoba w domu. To pierwsze mi się rzuciło w oczy. I co ty będziesz pieniądze zbierała? Nie, to jest ozdoba. Dobra, widzowie, obstawiajcie w komentarzach, jak długo wytrzyma świnka w tym miejscu. Mega i kiedy, długo. I kiedy zostanie rozbita przez na przykład w Hanie, albo mnie, albo przez kogoś innego. Kochany, co prawda jeszcze nie mamy świąt, ale zapraszam cię tu. Zapraszam cię tu. Jak coś, to była wasza wspólna decyzja. Co, to dla mnie prezent? Dziadowa piżama. Świąteczna magic piżamka. Ej, dobra, to akurat fajne. To co, nakładamy? Przebieramy się w piżamki. Hania tydzień ten mu do mnie. Ej, Bartek, może kupimy sobie piżamki takie świąteczne. I mówię, Hania, ja śpię przecież w majtkach, ja się ugotuję. Piżamy ona. Już wiedzą. A, dobra, no to dawaj. Czekaj, 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 czekaj. Przestań się rozbierać, człowieku. No to co? Dobra, ogólnie na pewno w tym nie będę spał, ale... Nie, ale siedział i oglądać filmy, tak. Tak. A co, oglądamy coś? No. Fajnie. Cieszę się. Słodziak. A jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę dla Hani, proszę państwa, koniecznie. Oczywiście musi być ta... w oko. Zawsze. Okej, my sobie kontynuujemy film, a z wami widzimy się za tydzień.